Dzień dobry, zerkam na zegarek. To najwyższa pora, proszę Państwa, na ostatni w tym tygodniu program Newsroom w wirtualnej Polsce. Patrycjusz Wyżga, kłaniam się nisko i zapraszam. Naszym pierwszym gościem pan Ryszard Sznepf, były ambasador Polski w Waszyngtonie. Dzień dobry, panie ambasadorze, uszanowanie. Dzień dobry, kłaniam się pięknie wszystkim. O tym, że Amerykanie nie będą wcale ostro blokować gazociągu Nord Stream 2, dowiedziałem się nie od nich, lecz z mediów, przyznał w Rzeczpospolitej minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. To chyba trochę słabo ze strony Amerykanów. No, a może po naszej stronie jednak brak zawodowej, dobrej dyplomacji prowadzi do tego, że minister nie jest poinformowany albo dowiaduje się z mediów. No można oczywiście narzekać jak małe dziecko, jak jest źle, jak wszyscy są winni, ale trzeba popatrzeć wokół siebie, co stało się z polską dyplomacją, żeby zrozumieć to, że nawet ci dobrzy dyplomaci doświadczeni, którzy są jeszcze w MSZ-cie, zajmują się prawdopodobnie przepisywaniem na czysto wystąpień pana ministra. Więc cóż, no rzeczywiście źle się dzieje, ale mamy w tym spore zasługi, mówię my jako Polska, jako rząd polski. Powinno być inaczej i powinniśmy rozumieć politykę amerykańską i wpisywać się w nią w odpowiednim momencie i właściwymi krokami. Tego nie było. Ale profesor Rau przyznaje także w tej rozmowie, na wielu etapach Amerykanie obiecywali konsultacje z nami, ale nie dotrzymali słowa i jeśli czytać wprost słowa pana ministra, to myślę, że można tak po ludzku zrozumieć i chyba ma prawo czuć się oszukanym. Nie wiem, czy pan redaktor przypomina sobie stenogramy z rozmowy sekretarza stanu Antoniego Blinkena i właśnie ministra Raua, jak one różniły się w ostatecznej oficjalnej wersji. Tak jakby ci dwaj rozmówcy w ogóle nie rozmawiali ze sobą albo przez trzecią osobę. Zapisy były kompletnie różne. Jeżeli pan minister mówi takie rzeczy, ja nie mam dzisiaj żadnych podstaw, żeby wierzyć w to, że rzeczywiście takie obietnice padły, że były uzgodnienia, poważne uzgodnienia pomiędzy partnerami, bo gdyby tak było, to rzeczywiście pretensje mogłyby być uzasadnione. Ale ja osobiście po doświadczeniach, jakie mamy, nie mam żadnej wiary w to, że słowa pana ministra odpowiadają rzeczywistości. Najważniejsze grzechy, panie ambasadorze, pańskim zdaniem dzisiejszej ekipy, która zarządza polską dyplomacją w stosunku do Amerykanów, to co by to było? Dla Amerykanów najważniejsza jest teraz Europa, właściwie jedność Europy, a my z tej jedności wypisaliśmy się poprzez no, różnego rodzaju gesty i czyny związane z łamaniem praworządności, konstytucji, prawami człowieka i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden grzech, ale to nie jedyny. Cała historia relacji polsko-amerykańskich w okresie prezydentury Donalda Trumpa jest po prostu tak jednostronnie przechylona, tak nieproporcjonalna do rzeczywiście interesów obu krajów, że doszło na koniec do poważnych no, naruszeń zasad dyplomatycznych. Mam na myśli telegramy czy noty wysyłane do Białego Domu przez prezydenta Andrzeja Dudę, które po prostu kłócą się z podstawowymi zasadami postępowania w takich sytuacjach. Wpisaliśmy się do wąskiego bardzo grona sceptyków, którzy nie wierzą, że amerykańskie wybory rzeczywiście były uczciwe i że prezydent Joe Biden wygrał wybory. A ponieważ sprawa jest gorąca w dalszym ciągu w Stanach Zjednoczonych, są tam takie kręgi, które kwestionują i część z nich najechała na dodatek siedzibę Kongresu Amerykańskiego, no więc jesteśmy w znakomitym towarzystwie. Czy w takiej sytuacji rzeczywiście administracja prezydenta Bidena ma prawo, czy powinna mieć zaufanie i te takie dobre, szczere uczucia do rządu, który tak postępuje? Joe Biden, a wiem, bo miałem okazję rozmawiać kilkakrotnie i dość długo z wówczas wiceprezydentem, jest pewien najbardziej życzliwych uczuć do Polski i na pewno Polsce źle nie życzy, ale polityka odbywa się trochę na innych zasadach niż wyobrażają sobie panowie, którzy ją obecnie tworzą. Mam wrażenie takie, że w okolicach Nowogrodzkiej zagnieździło się takie przekonanie, że to jednak słońce krąży wokół Ziemi i oceniają świat
i podejmują działania zgodnie z takim właśnie myśleniem. Minister Rau mógłby tak odpowiedzieć na pańskie argumenty, panie ambasadorze, tak mi się wydaje przynajmniej po lekturze tego wywiadu, że po pierwsze, trzymanie się takich względów proceduralnych i tych depesz to jest infantylne, tak chyba nawet takiego określenia użył pan minister. Po drugie, to Amerykanie mówią, rozbijają jedność Europy i tak naprawdę wyłącznie w Niemczech i w Berlinie widzą całą Europę. A po trzecie, w Stanach Zjednoczonych są profesjonaliści w dyplomacji. Znaczy oni, bez względu na to, kto jest prezydentem, kontynuują pewną linię sojuszniczą i na pewno nie przywiązują aż takiej wagi do tego, czy to kochaliśmy Trumpa zbyt mocno, a teraz jest Joe Biden. Te trzy argumenty, myślę, że pan minister mógłby użyć tych trzech. Nie chciałbym tutaj stawiać sprawy na płaszczyźnie osobistej, ale w odróżnieniu od pana ministra Raua, moje doświadczenie jest prawie 30-letnie, w tym czterokrotnie ambasadorskie. Także chętnie się podzielę z niektórymi uwagami, jeżeli będzie ku temu okazja. Ja nie uważam, że sprawa nietaktu, jakiego doznał prezydent Biden, jest sprawą najważniejszą, czy w ogóle ważną. Ważniejsze jest co innego. Otóż Ameryka, wbrew przekonaniu niektórych polityków w Polsce, traktuje z ogromną powagą kwestie demokracji i praworządności. Dlaczego? Dlatego, że doznali sami bardzo poważnego załamania i być może dzisiaj to już mija, bo po prostu świat pędzi dalej i nie pamiętamy, że rzeczywiście system amerykański był bliski załamania 6 stycznia tego roku, a więc zaledwie 6 miesięcy temu. I to były dramatyczne wydarzenia, które unaoczniły, jak niebezpieczny może być system autorytarny, a taki bez wątpienia system chciał wprowadzić Donald Trump stopniowo, krok za krokiem. W tym sensie był bliski Putinowi i dlatego rozmawiało mu się tak wygodnie w Helsinkach. W tym sensie był też bliski modelowi chińskiemu. To było, miało być porozumienie trzech wielkich mocarstw. Ale tak się nie stało. Nie stało się dlatego, że Donald Trump przegrał, a demokracja wygrała w Stanach Zjednoczonych i oparła się na doświadczeniach Europy. To znaczy, że Unia Europejska jest tym silnym blokiem krajów demokratycznych, od którego odstają niektóre tylko kraje, wymieniając zresztą przez byłego prezydenta Baracka Obamę kilka dni temu, a więc Węgry i Polskę. Panie ambasadorze, nie wiem, czy dobrze dostrzegam, ale czy za pańskim lewym ramieniem jest zdjęcie z prezydentem Joe Bidenem właśnie? Tam. Na jednym ramieniu jest tam jedno, właśnie. Na drugim drugie. No właśnie. Po jednej stronie mamy, po jednej stronie zdjęcie z Barackiem Obamą właśnie, no właśnie, w owalnym gabinecie, a po drugiej stronie można powiedzieć, że zdjęcie rodzinne, czyli z małżonką i z Joe Bidenem, kiedy był u nas w domu po prostu. Więc mieliśmy okazję naprawdę długo rozmawiać też o Polsce i mało polityków znam w Stanach Zjednoczonych, którzy są tak życzliwi właśnie Polsce jak Joe Biden, który był jednym z motorów wprowadzenia Polski do NATO. Tym innym, którego już nie ma dzisiaj, jest bez wątpienia McCain, który też był moim gościem i który reprezentując opozycyjną partię dzisiaj, czyli republikańską, był jednocześnie człowiekiem zasad i wartości demokratycznych, o których mówimy. To było tak, że jeszcze był wiceprezydentem wtedy, pan Joe Biden. Odwiedził was w domu w Waszyngtonie, tak? Kiedy pan był ambasadorem. Tak, siedziba wiceprezydenta jest niemalże po sąsiedzku rezydencji ambasadora polskiego w Waszyngtonie. To jest tak zwany Naval Observatory. Pozwoliłem sobie wówczas na taki żart, że właśnie codziennie rano podnoszona flaga, punkt 8 i hymn amerykański, który rozbrzmiewa niemalże za płotu, jest taką moją inspiracją, żeby wstać i czas już do pracy. Co to jest w ogóle za człowiek Joe Biden? Miał pan okazję rozmawiać osobiście nieraz. Taki człowiek, któremu nie zabraknie energii, bo niektórzy to podnoszą, że to jest człowiek bardzo doświadczony, z niezwykłym doświadczeniem i fantastycznymi kompetencjami, ale tego jednego może mu w tym momencie jego życia zabraknąć. Takiej energii do sprawowania władzy nad takim mocarstwem. Ja przywołuję pamięć kilku wybitnych osobistości, które po to, żeby ich usłyszano, nie musiały krzyczeć. Po prostu słuchano ich. Mówiły spokojnym głosem, delikatnie, subtelnie, bez obrażania nikogo. Joe Biden jest człowiekiem wysokiej klasy przede wszystkim, ogromnej kurtuazji, ale jednocześnie twardym politykiem. Niewielu w Stanach Zjednoczonych jest polityków, którzy mają tak ogromne doświadczenie właśnie w sprawach zagranicznych. To jest wieloletni przewodniczący Senackiej Komisji
spraw zagranicznych. Również jako wiceprezydent często reprezentował prezydenta Baracka Obamę za granicą. Więc to jest połączenie i doświadczenia, i tej energii, której może nie widać, ale która w nim drzemie z całą pewnością. I pomylił się no, Donald Trump, nazywając go tak obraźliwie czasami Sleepy Joe. Ten Sleepy Joe jest człowiekiem, który poruszył Amerykę, wygrał wybory i to wygrał tak ogromną przewagą, jaką dawno nikt nie wygrał w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, panie ambasadorze, mówi pan twardy polityk, człowiek, który niewątpliwie cały czas w kontakcie ze swoim wielkim przyjacielem, poprzednim, wcześniejszym prezydentem Barackiem Obamą, zresztą widzieliśmy ostatnio taki film, że Joe Biden mówił cały czas do ciebie, będę dzwonił Baracku, jeśli pozwolisz, i zamęczał cię i pytał cię o wskazówki, o porady. Ten sam Barack Obama mówi, tak jak sam pan powiedział przed momentem, Polska i Węgry stają się autorytarne, tak naprawdę niewiele trzeba, żeby z demokracji. To są kolejne kroki, to nie jest jakiś przeskok, ale to są kolejne kroki, po prostu demokratyczne kroki w stronę takich rządów autorytarnych, wskazuje Polska i Węgry jako takie przykłady. Chyba trudno będzie teraz prezydentowi Dudzie dogadać się z takim Joe Bidenem, który po pierwsze twardy polityk, po drugie słyszy takie rzeczy na przykład od Baracka Obamy. No tak, Barack Obama powiedział jedną bardzo ważną rzecz, o której trzeba pamiętać, że nie wystarczy wygrać wybory, żeby rządzić demokratycznie. Jeszcze 20 lat temu to był taki sticker, taka nalepka, nakładka, że skoro ktoś wygrał wybory w czysty sposób, nie oszukując, to znaczy, że jest demokratą. Ale okazało się, że w takich krajach, choćby jak w Rosji, gdzie Władimir Putin wygrywa w cuglach wszystkie wybory, choćby jak w czasach jeszcze Hugo Chaveza w Wenezueli, czy obecnie Nicolasa Maduro, on też wygrywa wybory, ale jednocześnie rządzi w sposób niedemokratyczny. To dzisiaj nie jest przepustka. I o tym mówił Barack Obama, wskazując na Węgry i Polskę, gdzie w oczywisty sposób rządzący wygrali wybory. To nikt tego nie kwestionuje, ale to nie oznacza jednocześnie, że w sposób demokratyczny zachowują się. To znaczy, że łamią konstytucję, że łamią praworządność i źle, co najmniej źle, traktują opozycję. Jednym z elementów demokracji współczesnej jest to, że tych, którzy przegrali, traktuje się z poszanowaniem i nie przegania się ich, rozmawia się z nimi, przekonuje się ich do własnych racji, a nie wysyła za granicę, nie spycha się, nie zatrzymuje się na przesłuchania i tak dalej. Więc pamiętajmy o tym, że Barack Obama mówił o tej kroczącym autorytaryzmie, który nie jest wynikiem zamachu stanu, ale takim właśnie taką zmianą dłuższą, która jest bardzo niebezpieczna. I w Stanach Zjednoczonych taka zmiana też się dokonywała i myślę, że to zwycięstwo Joe Bidena położyła temu tamę. No dobra, no ale załóżmy, że teraz pan prezydent Andrzej Duda, jeśli tak jest rzeczywiście, to serdecznie go pozdrawiamy, ogląda teraz program Newsroom. Jeśli do tej pory z jakiegoś powodu nie wiedział o pańskim fantastycznym doświadczeniu w sprawach amerykańskich, no wiedział oczywiście, że był pan ambasadorem, ale może nie wiedział o tych fantastycznych osobistych relacjach, to właśnie wpadł na pomysł, żeby Ryszarda Sznepfa, tego twardego recenzenta rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak poprosić o jakąś wskazówkę, o profesjonalną poradę i spotkać się na przykład gdzieś tam w cztery oczy na kawę, zaprosić do Białego Domku. No to co by pan podpowiedział Andrzejowi Dudzie w tym momencie, panu prezydentowi? Jakby to spróbować trochę naprawić, no jak podejść tego Joe Bidena? No musiałbym doradzić rzeczy, których prezydent Duda z całą pewnością nie zrobi. Choćby dlatego, że nie on decyduje o tym, jaki jest kształt kraju i jaka jest polityka. Myślę, że dlatego właśnie słyszymy taki wywiad, a nie inny ministra Raua, ponieważ on wie, że on tej polityki nie jest w stanie zmienić, a po to, żeby czegoś dokonać, trzeba powrócić do Europy, to pierwsza rzecz, znaczy trzymać się pewnych zasad, które obowiązują w Unii Europejskiej, bo dzisiaj dla Ameryki liczy się Unia Europejska. Pamiętajmy o tym, że jeszcze 5-6 lat temu byliśmy tak zwanej szóstce zarządzającej, jeszcze Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej. Byliśmy jednym z najsilniejszych filarów tych unijnych i stąd nasz głos mógł być słyszalny. Dlatego mogliśmy prowadzić aktywną politykę wschodnią między innymi, ponieważ nas słuchano. Dzisiaj mamy pretensje o to, że nie tylko Bruksela, ale i Waszyngton nie słuchają naszego zdania na temat polityki wschodniej. No gratulacje, no zrobiliśmy wszystko absolutnie, żeby tak się stało i jesteśmy w tej chwili rzeczywiście w bardzo trudnym położeniu. Stąd
doradzanie prezydentowi Dudzie byłaby chyba ostatnią rzeczą, którą bym uczynił. Natomiast rządowi, gdybym miał coś polecić, może zabrzmi to mocno, ale zasugerowałbym po prostu podanie się do dymisji. My mamy w ogóle dzisiaj, panie ambasadorze, jak pan to patrzy, recenzuje, ocenia i komentuje, taką zawodową, profesjonalną dyplomację? Czy to są raczej takie ruchy na użytek wewnętrzny, krajowy, podyktowane właśnie jakimś, no nie wiem, efektom w sondażach wyborczych, krajowych w Polsce? Proszę popatrzeć tylko, jak wypowiadają się wiceministrowie, w jakim stylu, jakim językiem mówią. I to wystarczy, żeby powiedzieć, że najwyraźniej nigdy z polityką zagraniczną nie mieli rzeczywiście nic wspólnego. Może czytali oni, może mieli wykłady jakieś, nie twierdzę. Są ludźmi wykształconymi, ale jednocześnie zachowują się tak jak przysłowiowy słoń w porcelanie. Więc kadry, które są niżej, są podobne. To jest ten nabór taki, który teraz został sformalizowany w jakimś sensie w projekcie ustawy o służbie zagranicznej. Coraz niższe kompetencje wymagane od kandydatów. Studenci, ci, którzy się rzeczywiście uczą, którzy znają po dwa, trzy, a czasami cztery języki, którzy chcą jeździć na staże, oni nie są dopuszczeni. Są ludzie, którzy gwarantują, że będą posłuszni, że nie będą się odzywać, że wyznają podobnie ideologicznie zasady. I to jest przepustka w tej chwili do kariery dyplomatycznej. Popatrzmy na zestaw ambasadorów. Niektórzy mają chyba najgorsze zasługi w krajach, w których pracują. Ja jestem przekonany, że gdyby mnie tak widziano jako ambasadora w którymkolwiek z krajów, w którym pracowałem, a pracowałem w wielu krajach, to wówczas mój minister już dawno by mnie odwołał. Chyba wiem o wypowiedzi na temat opozycji, którego wiceministra pan myśli. Cytat z internetu. Jeden z internautów napisał a propos takich już bardzo praktycznych, bliskich człowieka, no zdecydowanie, wymiarów dyplomacji. Jesteśmy jedynym państwem Grupy Wyszehradzkiej, którego szczepień Węgry nie uznają i trzeba robić testy PCR, to w kontekście Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Nasza polityka zagraniczna odnosi same sukcesy nawet w relacjach z naszymi największymi sojusznikami. Ktoś z uśmiechem napisał w ten sposób. Nawet w Grupie Wyszehradzkiej. Prawda? Moja odpowiedź jest taka. Oczywiście niemożność wyjazdu na mecze to jest dotkliwa dla kibiców sprawa. Nie, broń Boże, nie naśmiewam się z tego, ale jeżeli zestawić to z problemami Turowa, gdzie z jednej strony oczywiście są tysiące zatrudnionych, od których bytowanie, przyszłość zależy od tego, co będzie dalej, a z drugiej strony mamy rzeczywiste i uzasadnione pretensje rządu czeskiego czy wspólnoty, która tam zamieszkuje i niemożność, nieumiejętność, arogancja wręcz ze strony rządu polskiego w załatwianiu tego problemu, jest po prostu pokazuje właściwie wszystko. Nie trzeba sięgać do stosunków z wielkimi krajami, ale z tymi, które rzekomo są najbliżej. To jest właśnie Grupa Wyszehradzka, jak pan słusznie powiedział, i z Czechami wiąże nas wiele rzeczy. Otóż okazuje się, że nie potrafimy porozumieć się nawet z państwami, które są tak blisko. A na dodatek, kiedy już dochodzi do jakichś rozmów, to później na koniec jest jakieś kłamstwo. To nawiązuje do tego, co powiedziałem wcześniej. Nie mam wiary w to, że deklaracje, które padają po spotkaniach, odpowiadają rzeczywistości, ponieważ zbyt wiele jest przykładów przekłamań, a nawet pospolitego kłamstwa w sformułowaniach osób, które odpowiadają za państwo. To nie jest żart. Jeżeli ja oszukam swoją córkę, to jest naganne. Ale jeżeli minister spraw zagranicznych, a może nawet premier, mówi nieprawdę własnemu społeczeństwu na temat tego, co właśnie przed chwilą załatwił, to jest to niebezpieczne i karygodne. A propos ważnych i mocnych słów tych, którzy odpowiadają za państwo, czy ma pan, i też trochę a propos tych uczestnictwa Polski w różnych organizacjach międzynarodowych, ma pan trochę takie wrażenie, panie ambasadorze, że nasz udział, uczestnictwo, obecność w niektórych strukturach międzynarodowych jest stawiana pod znakiem zapytania, kiedy pan słyszy na przykład Zbigniewa Ziobro, który mówi o tym, że w kontekście tego wniosku pana premiera do Trybunału Konstytucyjnego pytanie, prawda, o to, czy prymat jakiego prawa nad jednym, czy rzeczywiście prymat prawa europejskiego nad prawem krajowym. Zbigniew Ziobro mówi, że to są metody sowieckie, że w czasach ZSRR też była taka prośba, a właściwie wyraźna sugestia Wielkiego Brata. Ktoś kwestionuje obecność Polski w ważnych strukturach?
Najwyraźniej tak. Ja muszę powiedzieć, że jestem tak zszokowany tą wypowiedzią, że rzeczywiście trudno jest ją poważnie skomentować, bo pamiętajmy o tym, że do Unii Europejskiej wstąpiliśmy z własnej woli, że było referendum. Mało tego, to był nasz najbardziej ambitny plan, bo wymagał wielu poświęceń też ze strony Polaków. Trzeba było przekształcić i system prawny, i całą gospodarkę, i wiele, wiele dziedzin. I nie odbywało się to bardzo łatwo. Ja ten proces znam, towarzyszyłem mu w jakimś stopniu i widziałem wysiłki tych ludzi, którzy uparcie do przodu kroczyli. I teraz słyszymy, że przystąpiliśmy do jakiejś organizacji, która jest paraprzestępcza. Więc to oczywiście budzi niesmak i wrażenie, że można powiedzieć wszystko, każde głupstwo publicznie i że z tym nie wiążą się żadne konsekwencje. Grozi nam jeszcze wiele innych rzeczy. Pamiętajmy, że ostatnio właśnie, to jest G7, tak wkroczę na momencik w ten temat, to głównym tematem będzie kwestia minimalnego globalnego CIT, który Amerykanie bardzo nastają i większość krajów europejskich już się na to zgodziła na wysokości 15%, żeby zapobiec dumpingowego działania niektórych krajów, które przyciągają, obniżając podatki dla korporacyjne, przyciągają obce firmy. To jest takie de facto malwersacja, okradanie skarbu państwa innego państwa. Otóż dwa państwa, które się nie zgodziły na to, już zapowiedziały, to są właśnie Węgry i Polska. Wyimaginowana wspólnota, tak już kiedyś słyszeliśmy o Unii Europejskiej, a przecież gdyby trzeba było zamknąć sens istnienia Unii Europejskiej, to warto przypomnieć, że jej sensem jest tak naprawdę istnienie pokoju w Europie. W związku z tym, jeśli ktoś kwestionuje chyba sens istnienia Unii Europejskiej, no to powinniśmy uważać na tego rodzaju wypowiedzi. Bardzo dziękuję. Ryszard Sznep, był ambasador Polski w Waszyngtonie. Panie ambasadorze, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, trochę, proszę Państwa, o tych relacjach międzynarodowych teraz też pomówimy. Trochę o literaturze, ale o takich relacjach międzynarodowych w kontekście działalności w cieniu, takiej szpiegowskiej działalności. O tym więcej teraz w programie Newsroom w Wirtualnej Polsce. Ja to, proszę Państwa, mam szczęście. Wykonuję naprawdę bardzo fajny zawód, który pozwala mi po prostu pogadać z ulubionymi pisarzami. Czytam książkę, a potem mam wielkie szczęście i zaszczyt pogadać z tymi, którzy tę fantastyczną nie jedną, ale dwie, a właściwie trzy książki napisali. Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu i Marek Kozubal, dziennikarz Rzeczpospolitej. W sumie to są, proszę Państwa, współautorzy, no autorzy po prostu fantastycznej trylogii szpiegowsko-historycznej. Dzień dobry panowie, witam serdecznie w Wirtualnej Polsce. Dzień dobry. Witamy pana. 30 czerwca, premiera trzeciej części trylogii, ta trzecia książka, tytuł Operacja Retea. Króciutko, panie pułkowniku, o czym są te wasze dwie dotychczasowe książki, o czym w ogóle opowiadacie, o czym jest ta trylogia? Generalnie jak to w książce szpiegowskiej opowiadamy o wywiadzie. Ale takim na pewno znacznikiem naszych książek jest tło, czasami bardziej wyraziste, czasami mniej. Chodzi o zaginione dzieła sztuki i to jest taki, można powiedzieć, leitmotiv naszych powieści. Oczywiście drugi taki element to jest to, że książki zaczynają się przed wojną czy w czasie II wojny światowej. Czyli też duża dawka historii, a w najnowszej książce to historii współczesnej. Warszawa, rok 2014. Czytam, proszę Państwa, w zapowiedzi tej trzeciej książki. Jeden z wysoko postawionych oficerów Agencji Wywiadu trafia do szpitala tuż po tym, jak na jaw wychodzi, że współpracował z Rosjanami. Zanim zostaje przesłuchany, umiera. Pielęgniarka twierdzi, że przed śmiercią odwiedził go brat. Problem polega tylko na tym, że mężczyzna był jedynakiem. Panie Marku, na ile te historie opisywane przez Was w książkach, tych dwóch pierwszych i tej trzeciej, zamykającej trylogię, która premierę ma, przypominam, w ostatnim dniu czerwca, na ile to są historie, które wydarzyły się w Polsce lub mogły się wydarzyć? Generalnie to jest beletrystyka i my to zakładamy i informujemy o tym czytelników, z tym, że odpowiem tak. W związku z tym, że współautorem książki był oficer wieloletni
oficer Agencji Wywiadu. Mamy możliwość skorzystania z jego unikalnej wiedzy. Wydaje mi się, że wiele niestety informacji objętych jest tajemnicą, ale wydaje mi się, że pierwowzorami bohaterów są osoby funkcjonujące w przeszłości i dzisiaj w naszej przestrzeni. Operacje, które opisujemy, można założyć, że są prawdziwe, z tym, że oczywiście miały miejsce w innych miejscach, troszeczkę o innym czasie, ale jak gdyby metodyka pracy, sposób działania Agencji Wywiadu czy oficerów Agencji Wywiadu, także we współpracy z innymi służbami i starcie ze służbami rosyjskimi, konkretnie ze służbą wywiadu cywilnego i wojskowego, jestem przekonany, że są prawdziwe. Akurat w trzeciej części, która ukaże się 30 czerwca, opisujemy wątek tak zwanych nielegałów. No właśnie, co to są nielegałowie, panie pułkowniku? To jest takie określenie, które być może szerszej publiczności zostało przedstawione przy okazji pierwszej książki waszego starszego kolegi po fachu, Wincenta Sewerskiego, który tak zatytułował swoją pierwszą książkę, prawda? Kim są nielegałowie w nomenklaturze wywiadu? Tak jak pan powiedział, Wincent Sewerski w pierwszej części w Nielegalnych właśnie opisał taki proces organizacji, bo tak naprawdę jest to sposób organizacji takiego źródła informacji za granicą. Jest to najmocniejsza i najlepsza broń, jeśli chodzi o działania wywiadowcze. I można powiedzieć zdecydowanie, że rosyjskie, wcześniej radzieckie służby robią to często po mistrzowsku i korzystają z tego i należy doceniać i należy również brać pod uwagę w różnych, w naszej rzeczywistości, w postrzeganiu naszej rzeczywistości, że coś takiego może istnieć, takie osoby mogą funkcjonować, są świetnie zakamuflowane, czy w zasadzie wtopione w społeczeństwo, często w służby, w wojsko, w dyplomację, w urzędników państwowych, w firmy, w korporacje, w firmy systemu bankowego, czy banki. W związku z tym ta działalność może być bardzo szeroka. I mówię, to jest najtrudniejsze dla kontrwywiadu do ujawnienia, taki sposób działania obcego wywiadu. Nielegał to jest taki oficer obcego wywiadu, który funkcjonuje na terenie naszego na przykład kraju od lat, głęboko zakamuflowany, prawda? Być może nawet się tu jakoś urodził, czy jest powiązany rodzinnie z tym terenem. To nie jest tak, że obcy wywiad przysyła tutaj człowieka dwa, trzy lata temu. On pracuje w ambasadzie i tutaj rozgrywa jakieś akcje. On jest na tym terenie być może od wielu, wielu, wielu lat, dlatego jest taki trudny do wykrycia. No my w książce dajemy przykład pracy z takimi osobami od wieku kilku lat. Człowieka, który ma kilka lat. No właśnie, już jakby jest w tę stronę kształcony, czy właściwie można powiedzieć wychowywany. Panie Marku, to co mnie bardzo ucieszyło i było dla mnie takie odświeżające przy lekturze waszych dwóch pierwszych książek, szczególnie przy pierwszej, no to było pierwsze takie moje zderzenie, ten wątek historyczny. No fantastycznie w tę taką współczesną polską historię. Muszą państwo wiedzieć, że sprawa dotyczy no, polskich bieżących, spraw bieżących dla was w momencie, kiedy to pisaliście, pierwszą, drugą i trzecią książkę, ale wy to fantastycznie przeplatacie właśnie z tymi wątkami historycznymi sprzed kilkudziesięciu lat. Tam są opisane historie podczas II wojny światowej. Skąd ten pomysł, by tak fantastycznie opowiadać też nie tylko o współczesnej polskiej akcji szpiegowskiej, o współczesnych polskich służbach, ale także o historii? No, generalnie interesuje się historią współczesną. Wydawało nam się, że jak gdyby konstruując tą pierwszą powieść, że historia może być takim zbornikiem, który połączy pewne wątki nie do końca oczywiste. Wydaje mi się, że historię można odczytywać, tak jak pan powiedział, w sposób taki świeży, troszeczkę inny, pokazując rzeczy
ja to nazywam w cudzysłowie oczywiście zakopane, czyli albo zapomniane, jak gdyby nie, o których nie wiemy, albo bardzo mało o tym wspominamy, chociażby w podręcznikach szkolnych. Chcieliśmy przybliżyć troszeczkę historię polskiego wywiadu, dwójki polskich oficerów, którzy prowadzili działania już, nie wiem, w 1939 roku. Chcieliśmy też pokazać specyfikę tej służby. Chociażby pokazaliśmy taki wątek, który dotyczył współpracy polskiego wywiadu z bojownikami żydowskimi, których jeszcze przed wojną nasza dwójka szkoliła i przerzucała do Palestyny. Oczywiście to było niezgodne z interesem, ówczesnym interesem, czy z racją stanu Wielkiej Brytanii. Ale tak jak mówię, no, taka historia nieoczywista, myślę, że jest ciekawa. A dlaczego mamy się wstydzić polskiej historii? Ja też zadaję to pytanie. Jasne. Panie pułkowniku, zastanawiam się, bo wiem, że wy to gdzieś już zdradzaliście, o tym mówiliście, ale jak czyta się te książki, to ma się wrażenie, że to jest fantastyczny materiał na scenariusz filmowy. Czy z waszych książek powstaną filmy? A może film, może więcej niż jeden? To znaczy, tyle co możemy powiedzieć, to powstał już scenariusz. On jest wierną adaptacją, zresztą świetnie napisany. Pracowaliśmy przy tym z Markiem, ze scenarzystą i teraz, no teraz już jest kompletowana ekipa, no i oczywiście praca producenta nad zgromadzeniem odpowiedniego budżetu i mogę tu powiedzieć, że to chodzi o budżet no, wysoki, to, bo film na pewno będzie kręcony również za granicą. I chodzi o ekranizację, adaptację pierwszej waszej książki, tak? Operacji tak, Rafael. Tak, chodzi o Operację Rafael. Nie możemy się, proszę państwa, doczekać, bo szykuje się fantastyczna, wysokobudżetowa, jak słyszeliśmy, produkcja. Panowie, trochę o sprawach bieżących. No, w pewnym sensie chciałbym z wami też pomówić. Panie Marku, jak pan przygląda się tej naszej rzeczywistości, takiej no, polityczno-społecznej, temu, co się wokół nas dzieje, a jednocześnie zajmuje się pan historią, pisze pan także o służbach specjalnych, pisze pan o tym książki, to trochę się pan niepokoi, obserwując to, co się dzieje w naszym kraju? Bo jak ja czytam wasze książki, to myślę sobie o losie. To nie jest łatwa sytuacja. My tak naprawdę, opisując i omawiając wydarzenia bieżące, to tak naprawdę widzimy tylko wierzchołek góry lodowej. Wiele rzeczy dzieje się w cieniu, wiele rzeczy dzieje się poza naszym wzrokiem i wielu rzeczy nie wiemy i nigdy się nie dowiemy. Pan też ma takie wrażenie, no pan wie trochę więcej, choćby przyjaźniąc się z byłym oficerem wywiadu. Jak to jest z pańskiej perspektywy? Zdecydowanie ma pan rację. My żyjemy w pewnej bańce informacyjnej, to znaczy wiemy to, co tak naprawdę służby chcą przekazać. Podam przykład grupy dwuosobowej na razie GRU, którą mamy bardzo dobrze zidentyfikowaną, która jest odpowiedzialna za próbę zabójstwa w Wielkiej Brytanii Skripala oraz jego córki. Ale tak jak mówię, to jest jeden element funkcjonowania rosyjskich służb specjalnych. My oczywiście opisując pewne mechanizmy, opisujemy też działania właśnie służb rosyjskich. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo aktualna książka, szczególnie teraz, ale odnosimy też takie wrażenie, że trochę rzeczywistość nas spoileruje, bo niektóre wydarzenia, które pojawiają się w naszych książkach, jeszcze przed wydaniem tych książek, wychodzą na jaw i pojawiają się w mediach, więc trochę mamy takie wrażenie, że rzeczywistość może nie wyprzedza nas, ale jak gdyby pokazuje nam, że warto ten temat poruszać, warto na ten temat rozmawiać, warto pokazywać te mechanizmy, bo tak jak pan wspomniał, dzisiaj de facto jesteśmy rozgrywani przez służby rosyjskie. I tutaj podam przykład chociażby Turowa, podam przykład wycieku chociażby danych ze skrzynki mailowej pana ministra Dworczyka, czy temat Nord Stream 2. W tle są służby rosyjskie. Bardzo interesująca, bardzo mocna teza, panie pułkowniku. Dzisiaj pewnie, no nie, wiadomo, jest pan poza służbą, jest pan już na emeryturze,
Jest pan dzisiaj rozwijającym karierę pisarzem, ale kiedy pan miał dostęp do tych tajnych informacji, no i trochę pamiętając o tych tajnych informacjach i trochę dzisiaj, no z tej perspektywy człowieka doświadczonego, śledząc te bieżące informacje, pewnie też pan inaczej je czyta niż my wszyscy, śpi pan spokojnie? Jest pan spokojny o bezpieczeństwo ojczyzny? To ciężko tak powiedzieć, bo cokolwiek bym powiedział, to by nie było do końca prawdziwe. Ja po prostu mam nadzieję, że jednak funkcjonuje system zabezpieczenia kontrwywiadowczego naszego kraju, chociaż to, co Marek powiedział, no napawa co najmniej zdumieniem. Chociaż ja od razu powiem, że te sprawy, jeśli chodzi o polityków, urzędników, to się ciągną od lat. To jest problem świadomości kontrwywiadowczej wyższych urzędników, i to od premiera, prezydenta począwszy. To z tym jest problem jakby nierozwiązywalny. To kiedyś być może przyjdzie czas, żeby tą sprawę załatwić w inny sposób. A jeśli chodzi o działania wywiadowcze, moja była instytucja, w której pełniłem tyle lat służbę, wiem, że pracuję i myślę, że jakoś daję radę w tej trudnej rzeczywistości, bo ta rzeczywistość, jak też Marek powiedział, te sytuacje, które są, to nie jest łatwe pole do działania. A przeciwników mamy wielu, jak to już z kolei wynika z naszej książki Operacja Retea. Panie Marku, czy ta trzecia książka, która, przypominam, premierę 30 czerwca będzie miała, to jest koniec, to jest zakończenie losów waszego głównego bohatera, pułkownika Marcina Łodyny, czy wyszykujecie jakieś kolejne serie? Być może już się zastanawiacie wspólnie z panem Marcinem, co napiszecie, czy definitywnie zamykacie temat? Na razie zamykamy ten temat. Uznaliśmy, że kończymy na trylogii. Ta trylogia kończy jak gdyby też, jak gdyby podsumowuje te pierwsze dwie części powieści. To nie oznacza, że jednak kończymy z tematem, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, rozpoczynamy pracę nad filmem, nad ekranizacją czy adaptacją pierwszej części. Oczywiście w kolejce będą pewnie kolejne, więc też musimy się jakoś podzielić pracą. Nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego. Przyjdzie taki moment, że usiądziemy i zastanowimy się, co dalej. A mówiąc krótko, panie pułkowniku, ile w waszym głównym bohaterze, w Marcinie Łodynie, jest pułkownika Marcina Falińskiego? To już każdy czytelnik musi sam ocenić, i ja mam nadzieję, że każdy widz w pewnym momencie, jak uda się doprowadzić ekranizację z sukcesem do końca, to też to oceni. W tym bohaterze jest wielu moich kolegów, takich również, których już nie ma między nami. W związku z tym, tak jak kiedyś powiedziałem, to jest też taka postać trochę wyidealizowana, ale która na pewno jest bardzo, bardzo rzeczywistą i prawdziwą, jeśli chodzi o wiele, wiele sytuacji, wiele zdarzeń. No i nie ukrywam, że też są silne wątki osobiste. Warto, proszę państwa, te wątki poznać, bo to jest fantastyczna przygoda. Ja się bez trudu z oficerami agencji wywiadu przedstawionymi w tej książce na łamach pierwszej, drugiej, jak sądzę, także trzeciej, bo jeszcze jej przecież nie znam, 30 czerwca dopiero premiera. Bez trudu się z nimi zaprzyjaźniłem i jestem przekonany, że państwo także bez trudu się zaprzyjaźnią, jeśli się to do tej pory oczywiście nie wydarzyło. Marcin Faliński, były oficer agencji wywiadu, Marek Kozubal, dziennikarz Rzeczpospolitej. Panowie wspólnie napisali fantastyczne książki szpiegowsko-historyczne. Trzecia część zamykająca trylogię Operacja Retea. Wkrótce, za kilka tygodni na polskim rynku. Panowie, bardzo dziękuję, dużo zdrowia, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. To jest program Newsroom w wirtualnej Polsce. Za chwilę kolejne tematy. I nie.
Niech to, proszę Państwa, tym razem będą tematy dotyczące przyszłości. Skoro przed momentem o historii rozmawialiśmy, to teraz spoglądamy w przyszłość. Profesor Jerzy Hausner z nami. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, były wicepremier, były minister gospodarki, pracy, członek Rady Polityki Pieniężnej. Fantastyczne doświadczenie. Dzień dobry, panie profesorze. Witamy w wirtualnej Polsce. Dziękujemy za pański czas. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, pan wielokrotnie dał wyraz temu, że spogląda na sytuację gospodarczą w Polsce i także na przyszłość, na prognozy w taki sposób całościowy. Opowiada pan o różnych systemowych rozwiązaniach, dlatego jeśli pan pozwoli, o systemowych rozwiązaniach, które można znaleźć, jak sądzę, w przedstawionym przez rząd Zjednoczonej Prawicy Polskim Ładzie. O to chciałbym pana na początku zapytać, kiedy pan w sobotę swego czasu kilka tygodni temu wsłuchiwał się w te hasła przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego, to pomyślał pan, brawo, to jest dokładnie to, czego Polska w tej chwili potrzebuje, te rozwiązania, które zaproponowano, czy zgoła inaczej pan pomyślał? Nie, absolutnie tak nie pomyślałem, bo pamiętam pierwszą propozycję programową wówczas wicepremiera Mateusza Morawieckiego, strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Należałem do tych ekonomistów, którzy wypowiedzieli się na temat wówczas przedstawionych założeń strategicznych generalnie pozytywnie, uważając, że trzeba dać nowemu wicepremierowi odpowiedzialnemu za sprawy gospodarcze, a więc komuś, kto wypełnia rolę podobną do mojej, no kredyt zaufania, tak? Powinno się postępować. Ale teraz wiem, że ten kredyt nie został zwrócony, że to zaufanie nie spowodowało, iż mogę powiedzieć tak, to był dobry program, bo był także konsekwentnie realizowany. O ile założenia oceniałem pozytywnie, wielu kolegów się dziwiło, ale ja tak rzeczywiście myślałem. To co do realizacji, no jestem przekonany, że w praktyce postępowano inaczej niż to deklarowano, a jednocześnie dzisiaj nie mamy żadnego rzetelnego sprawozdania z realizacji tamtej strategii, a pojawiają się na stole nowe propozycje strategiczne, więc mam do nich należny dystans. Skoro nie realizowano tego, co zapowiadano, to pytanie, jak należy potraktować to, co teraz się nam proponuje. No i nieodparcie mam wrażenie, że jest to przede wszystkim produkt propagandowo-polityczny, a nie rzeczywisty plan działania rządu. Chciałbym się mylić, no ale niestety muszę wykazywać się po prostu ostrożnością budowaną na doświadczeniu. Zupełnie to rozumiem. Gdyby ktoś mnie przymusił, panie profesorze, i kazał mi zamknąć ideę tego, czy co myślę o tym programie w jednym krótkim zdaniu, to powiedziałbym, że chodzi o to, by dać biednym, a zabrać bogatym. Czy pan też by to podobnie zinterpretował? Wie pan, to tak wygląda na okładce. Mhm. To znaczy mamy wyraźnie zadeklarowany pewien mechanizm działania redystrybucyjnego. Tak. No bo co zostało wybite w tym planie? Została wybita redystrybucja, która ma się dokonać przede wszystkim przez zmiany w systemie podatkowym. Można o tych zmianach dyskutować na zasadzie, czy one ten system upraszczają, czy w związku z tym on może służyć lepszej ściągalności podatków, czy podatnicy będą mieli bardziej przyjazny system i można patrzeć na jego efekty redystrybucyjne. I te zostały mocno wyeksponowane. No więc na pierwsze spojrzenie, no to właśnie jest tak, jak pan mówi. 80% tak to jest deklarowane. Ludzi, którzy mają dochody średnie i niższe, będzie miało z tego jakąś korzyść z tej redystrybucji, a ci, którzy mają dochody wyraźnie wyższe, będą płacić więcej. Otóż ja bym powiedział tak. Gdyby ktoś mi dzisiaj powiedział, czy należy w Polsce zwiększyć obciążenia podatkowe dla osób wyżej zarabiających, to powiem, tak należy i sam to proponowałem wcześniej. Proponowałem powrót do tych stawek podatkowych, które kiedyś na samego początku tej konstrukcji podatkowej wprowadziliśmy, a więc także do stawki 40%, którą bym płacił. Dlaczego tak należy zrobić? Dlatego, że to jest wyraz naszej solidarności społecznej. Po prostu ludzie, którzy zarabiają więcej, powinni rzeczywiście płacić wyższe podatki. Te podatki, które płacą, są niewspółmierne do tego, ile zarabiają. Więc nie proponuję jakiejś bardzo daleko posuniętej zmiany, radykalnej zmiany, a powrotu do punktu wyjścia. Natomiast moja obawa polega na czymś innym. A mianowicie, że jeżeli się chwilę zastanowimy i popatrzymy na przykład na poziom inflacji, którą w tej chwili mamy, jak popatrzymy na poziom zadłużenia,
No to oczywistą jest rzeczą, że przy tak wysokim poziomie zadłużenia, jeśli jeszcze w dodatku jest deklaracja, o której słyszymy, że realizacja tego nowego ładu to będą kolejne wydatki rzędu 34 miliardów złotych, no to jest pytanie, jakie konsekwencje będzie miało z jednej strony dokonywanie takiej redystrybucji od bogatszych do biedniejszych, jeśli będziemy sobie zdawali sprawę, że kolejne zadłużenie państwa będzie prowadziło w dalszym ciągu do transferu długu, długu państwowego przesuwanego do gospodarstw domowych. Elementem tego długu jest wysoka inflacja, która jest w Polsce tolerowana. Mamy inflację 5%, podczas gdy cel Narodowego Banku Polskiego zadeklarowany w jego działaniach, a więc obowiązujący, bo to Rada Polityki Pieniężnej przyjmuje strategię polityki pieniężnej, a w tej strategii pisze, że celem jest 3,5%. Maksymalny zakres. To kto płaci konsekwencje podwyższonej inflacji? No nie ci bogatsi, którzy zawsze mogą przerzucić to w swoje usługi, czy w swoje ceny, czy podnieść wynagrodzenia. Płacą to ci, którzy się do tego dostosować w inny sposób nie mogą. Przede wszystkim ci, którzy mają stałe źródła dochodów, są wyłącznie konsumentami lub świadczeniobiorcami. Więc z jednej strony mówimy o tym, że ci emeryci są jakby chronieni, no ale natomiast ta ochrona zawsze w dłuższym okresie czasu oznacza, że ich poziom dochodów realnych spada. W związku z tym ja powiem tak, ja po prostu nie wierzę w to, że to będzie służyło temu, czemu to jest zadeklarowane. A gdyby miało służyć, to musiałoby przede wszystkim być odpowiedź na pytanie, to co my robimy z tym długiem publicznym? Jaki jest dzisiaj program czegoś, co jest konsolidacją finansów publicznych? Jaki jest dzisiaj rzeczywisty, potrzebny nam plan działania Narodowego Banku Polskiego, żeby powstrzymywać rosnącą inflację. A może my, panie profesorze, źle na to patrzymy, złe okulary zakładamy i złą miarkę przykładamy. Może po prostu trzeba nazwać rzeczy po imieniu, tak jak niektórzy chcą, politolodzy głównie. Oni mówią, to jest początek kampanii wyborczej, po prostu. I pan premier... No to teraz... ja nazwałem to, że to jest oferta polityczno-propagandowa. Nie nazwałem wyborczą, no bo niby wyborów nie mamy. No właśnie, tak? Ale niektórzy mówią, skoro pan premier zaczyna jeździć i opisywać, spotykać się z wyborcami de facto i opisywać hasła tego planu, przybliżać się ludziom, to może to jest początek kampanii, oczywiście jeszcze nie nazwanej, bo jeszcze rząd Zjednoczonej Prawicy się nie chce przyznać, że wybory będą jednak wcześniej niż jesienią 2023 roku. Może o to idzie, by po prostu sprzedawać, ktoś by powiedział, kiełbasę wyborczą. Może tak jest, wie pan, ja tego nie wiem. Jako obywatel mam tylko jedno pytanie, w jaki sposób miano by doprowadzić do rozwiązania parlamentu, bo bez rozwiązania parlamentu trudno sobie Jasne. Wyobrazić wcześniejsze wybory. Panie profesorze, często się podnosi taki argument podczas dyskusji o Polskim Ładzie, że to jest zdecydowane silne uderzenie w klasę średnią, która bardzo na tym straci. Pan się by zgodził z taką recenzją? Jeszcze raz podkreślam, używam tego określenia, które bardzo mi zależy, żeby ono zostało wprowadzone do obiegu. Jasne. A mianowicie, że każdy dług, nieważne czy to jest dług prywatny czy publiczny, ale szczególnie publiczny, powoduje mechanizm transferu tego długu. Nie ma czegoś takiego jak anulowanie długu. Oczywiście, jeśli wyobrażamy sobie stany po jakiejś wojnie, po jakiejś ogromnych klęskach, jakby państwo zaczyna działać od nowa. Można powiedzieć, że pojawia się coś, co historycznie w starożytności było znane jako rok jubileuszowy, czyli darowanie wszelkich długów, ale tak nie jest. W związku z tym ten dług jest transferowany w bardzo różny sposób. Jak pan zobaczy, jak na przykład działają spółki energetyczne. W istocie rzeczy dzisiaj spółki energetyczne działają tak, że to my kredytujemy te spółki. Jak pan zobaczy, nie tylko jak rosną ceny, ale jaki jest mechanizm, jak naliczane są opłaty. Znaczy to jest bez przerwy kredytowanie spółek Skarbu Państwa. To oznacza, że koszty te deklaratywne są niższe niż te, które są rzeczywiste korzystania ze spółek energetycznych. Ja mógłbym wymienić dziesiątki różnych rzeczy, dziesiątki różnych opłat. Nie wiem, opłatę cukrową. Już nawet nie chcę mówić o innych opłatach. No można zobaczyć, jakie mamy konsekwencje dzisiaj związane z różnego rodzaju opłatami środowiskowymi. Po części to jest spowodowane dyrektywami unijnymi, ale w dużym stopniu również wprowadzane jest, wynika po prostu z tego bałaganu, który mamy w Polsce regulacyjnego. Rezultat jest taki,
że mamy do czynienia z transferem tego długu, który jest przerzucany w kierunku gospodarstw domowych i w kierunku przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa podnoszą ceny. To nie jest tak, że dzisiaj w Polsce rosną ceny wyłącznie artykułów konsumpcyjnych. Rosną także, co wyraźnie świadczy o wewnętrznych źródłach tej inflacji, także ceny artykułów produkcyjnych. Jasne. No właśnie, panie profesorze, po raz kolejny słusznie pan zwraca uwagę na wysoką inflację, chyba 4,8%, ostatni najnowszy odczyt. Czy Rada Polityki Pieniężnej... Według Eurostatu to jest w tej chwili 5,1%. No właśnie. Czy Rada Polityki Pieniężnej, która, jak czytam w artykule 227, może nie o Radzie, to jest konkretnie o tym, że Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza, słusznie właśnie nic nie robi, nie podnosi stóp procentowych, nie walczy w ten sposób z inflacją? No więc mamy dwa argumenty. Argument pierwszy, którego pan użył, że obowiązkiem Narodowego Banku Polskiego i jego organów jest tak. to, by stać na straży siły nabywczej polskiego złotego. Jeśli mamy inflację rzędu 5% i jest to inflacja zarówno konsumpcyjna, jak i ta inflacja produkcyjna, a średnią w Unii Europejskiej mamy 2%, to znaczy, jesteśmy zresztą po Węgrzech drugim krajem co do wysokości jak bieżącej inflacji, to znaczy, że Narodowy Bank Polski z tego punktu widzenia literalnie nie wypełnia swojej roli. Przy czym oczywiście jest tak, że ekonomista musi powiedzieć, że to nie jest tak, że inflacja jest w ogóle czystym złem. Jakiś rodzaj inflacji w gospodarce rynkowej jest konieczny. Są banki, które przyjmują, że celem jest 2%. Nasz bank przyjmuje 2,5% z dopuszczeniem pasma odchyleń plus lub minus 1%. Czyli to, co jest dopuszczalne nawet przez bank. To jest 3,5%. Dawno przekroczone. Jeśli mamy, no to znaczy, że po prostu bank, Narodowy Bank Polski, w tym Rada Polityki Pieniężnej, nie wypełnia swojej roli i to jasno mówię, jasno stwierdzam, nie po raz pierwszy. Od dawna organy Narodowego Banku Polskiego nie wypełniają swojej ustawowej, konstytucyjnej roli, a za to konsekwencje ponoszą obywatele. I to chcę wyraźnie powiedzieć, zarówno ci obywatele, którzy zajmują się wytwarzaniem, jak i ci, którzy są po prostu pracownikami i konsumentami. Profesor Adam Glapiński zaspał. Co robi Rada Polityki Pieniężnej, co robi jej szef? Proszę pana, nie wiem, co robi pan prezes. Pan prezes miał jakiś okres wzmożonej obecności w mediach. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pana prezesa generalnie rzecz biorąc nie ma, zniknął z ekranów. Także i sposób komunikowania się Narodowego Banku Polskiego od czasu, kiedy byłem członkiem Rady Polityki Pieniężnej, się diametralnie zmienił na niekorzyść dostarczania rzetelnych informacji opinii publicznej. To jest zarówno od strony, jak wyglądają komunikaty, ale jak i wygląda bezpośrednia komunikacja. Zawsze zasadą było to, że odbywały się konferencje po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, na które można było zadać pytania i uzyskiwać odpowiedzi. Nie tylko od prezesa, ale także przynajmniej dwóch członków Rady panu prezesowi banku towarzyszyło. No takie były zwyczaje. Tych zwyczajów się teraz nie przestrzega i dla mnie naprawdę nie ma znaczenia, czym zajmuje się pan prezes Adam Glapiński. To jest jego sprawa, tak? Ja go z tego nie rozliczam. Ale stwierdzam, że działanie Narodowego Banku Polskiego jest niezgodne z zobowiązaniami ustawowymi i z rozsądnym ekonomicznym myśleniem. To znaczy, że prezes także nie wypełnia swojej ustawowej roli. No właśnie, ktoś mógłby powiedzieć, bo i takie recenzje się pojawiają, że pan prezes i tego artykułu, tego zapisu nie realizuje. Znaczy ja mogę powiedzieć, że w pewnym sensie Rada Polityki Pieniężnej od dłuższego czasu abdykowała. Jasne. No to jest po prostu abdykowanie z wypełnienia swojej roli. Tak, jeśli przyjęto, że utrzymujemy stopy procentowe, które jeszcze zostały ustalone przez poprzednią Radę Polityki Pieniężnej i mimo, że tak bardzo zmieniła się sytuacja. Ja nie mówię, że od początku należało wykonywać jakieś ruchy, ale jeśli cały czas nawet nie deklaruje się zmiany tej linii polityki pieniężnej, mimo że takie są jej konsekwencje, no to znaczy, że mogę powiedzieć, że w istocie rzeczy cel, który jest w naszym ustawodawstwie jasno sprecyzowany, pan to przywołał. No ale chodzi o siłę nabywczą pieniądza. Tak. Nie ma innego celu. No to znaczy, że Narodowy Bank Polski albo w ogóle nie realizuje żadnego celu polityki pieniężnej, albo ten cel jest inny. Jaki? Otóż moim zdaniem ten cel jest no po prostu przekonanie, że należy za wszelką cenę pobudzać wzrost gospodarczy, w przekonaniu, że się z tego poprzez wysoki wzrost gospodarczy wyrośnie z tego długu, co jest zresztą fałszem ekonomicznym, żeby było jasne. Ale myślę, to jest fałszem ekonomicznym. Znaczy wysoka inflacja, żeby było jasne, oznacza transfer długu z sektora publicznego do gospodarstw domowych. No czyli jeśli ktoś to akceptuje w istocie rzeczy,
inflację jako podatek, który jest nakładany na nieudolną władzę gospodarczą, na najsłabszych ekonomicznie. W związku z tym, jak ktoś mi mówi, że Nowy Ład ma chronić tych najsłabszych, a obciążenie ma spaść na bogatszych, to ja mówię, ja chciałbym, jako człowiek lepiej zarabiający, znacznie wyżej przeciętnej, płacić wyższy podatek. Chciałbym... Ale oczywiście oczekuję, że i usługi publiczne jasne. Będą wyższe. Oczywiście. Ja chciałbym pana zapytać, w takim razie poprosić o prognozę, panie profesorze, jak długo te stopy procentowe tak nisko pozostaną na takim poziomie. No ale nie wiem, czy my mamy racjonalne podłoże i konkretne informacje, by podejmować się takich prognoz, skoro my tak naprawdę nie wiemy, czym się kieruje Rada Polityki Pieniężnej. Ale ja nie wiem, czy należy akurat coś takiego prognozować. Oczywiście rynek to szacuje. Tak? I oczywiście można zobaczyć, jak rynkowi analitycy to szacują, tak? No oni to jakoś obstawiają, że tak powiem, tak? To nie jest oczywiście obstawianie w tym tradycyjnym. Natomiast ekonomiści tacy jak ja nie są od obstawiania. My nie jesteśmy doradcami jasne. Jakichś instytucji finansowych. My jesteśmy od tego, by powiedzieć to, co Rada Polityki Pieniężnej czy komunikuje, nie świadczy o tym, że ma zmienić zamiar linii polityki pieniężnej, która jest linią po prostu pogłębiającą rozregulowanie makroekonomiczne polskiej gospodarki. To prawda, panie profesorze, to prawda, ale chciałem trochę w imieniu naszych widzów gospodarstw domowych, które być może właśnie dzisiaj zaciągają kredyty hipoteczne w złotych, na przykład, a takich przecież nie brakuje, tych kredytów sporo zaciągamy w ostatnich miesiącach. Dlaczego? By się liczyli. Dlaczego? By się liczyli. To dlaczego my tak robimy? No dlatego, że przy takiej wysokiej inflacji wszystkie oszczędności, które mamy ulokowane w bankach, już nie mówiąc o tym, że opłaty bankowe przecież także są elementem tego rachunku, o którym ja mówię, tak? Wzrost tych opłat bankowych. Mhm. No to dzisiaj nikomu się nie opłaca trzymać pieniędzy w banku, tak? W związku z tym ludzie uciekają z tymi oszczędnościami, no i tym, co wydaje się dzisiaj wielu ludziom, tym, którzy mają odpowiedni kapitał, najbardziej bezpieczną lokatą, jest po prostu inwestowanie w nieruchomości, szczególnie nieruchomości mieszkaniowe. No i zaciągają kredyty, niezwykle tanie, no bo te stopy procentowe dzisiaj niskie, one wystrzelą w którymś czyli momencie. Czyli rośnie banka spekulacyjna. I teraz powiedzmy sobie, że wreszcie trzeba będzie podnosić stopy procentowe. No właśnie. Bo chcę od razu powiedzieć, że oczywiście teraz mamy inflację 5%. Oczywiście Narodowy Bank Polski powie według naszych prognoz, inflacja wróci do pasma wahań, bo są czynniki zewnętrzne. To wszystko jest moim zdaniem, nie wytrzymuje po prostu ekonomicznego rozumowania. Krytycznego ekonomicznego rozumowania. No to rezultat będzie taki, że jeżeli nie będziemy się na to godzić, zaczniemy podnosić stopy procentowe, w momencie, kiedy ta banka będzie najwyższa, to ta banka pęknie. Tak jak kiedyś była banka kredytów hipotecznych frankowych, to i będą takie same konsekwencje dalej. To nie chodzi o to, żeby ludzie nie mogli zaciągać kredytu hipotecznego, ale chodzi o to, że to nasze doświadczenie, które w Polsce zresztą nie było takie bardzo dramatyczne, a Węgrzech było dużo bardziej dramatyczne, ale które do dzisiaj się czka, także i bankom się czka. To jest to, że bank musi być elementem budowania działań polityki makroostrożnościowej. No nie wolno się godzić na narastanie tej balki, bo już taką lekcję braliśmy. A oczywiście, że kredyty, które były walutowymi, były bardziej niebezpieczne, bo ludzie nie zarabiają w walutach. No ale one były narażone na ryzyko kursowe. Natomiast to nie znaczy, że kredyty hipoteczne w złotych nie są narażone na ryzyko. Jeśli inflacja jest tak wysoka, a stopy procentowe pójdą w górę, to im więcej będziemy mieli tych kredytów hipotecznych, tym większe nastąpi załamanie na rynku mieszkaniowym. I bardzo dziękuję, panie profesorze, że pan o tym mówi, bo to bardzo ważne ostrzeżenie. Bardzo ciekawa diagnoza i jeszcze ciekawsza prognoza od profesora Jerzego Hausnera z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za pański cenny czas. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Ja dziękuję za zaproszenie mnie i wysłuchanie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. To jest program Newsroom w wirtualnej Polsce. Teraz, jeśli państwo pozwolą, no tak trochę przy piątku, mamy czerwiec, być może państwo już myślą o tym, co w lipcu, w sierpniu, może za chwilę wybierają się na urlop. Teraz zabiorę państwa na wakacje.
No właśnie, to może w taki kierunek. Ostatnio dużo mówiliśmy o europejskich kierunkach, byliśmy trochę w Grecji, proszę Państwa, no, w Hiszpanii często mówimy, do Chorwacji też się często wybieramy, a może w zupełnie inne strony warto by polecieć. Magdalena Drozdek z Wirtualnej Polski opowie Państwu, gdzie najlepiej. Dzień dobry, Magdo. Gdzie Ty teraz jesteś? Cześć, cześć. Jestem na Dżerbie w Tunezji, w pięknym afrykańskim zakątku, który jest zdecydowanie niedocenianym miejscem, a szkoda, bo jest tu przepiękna plaża, właśnie widzę, kawałek dalej mam Morze Śródziemne, piękne turkusowo-granatowe morze, które dzisiaj zachęca do kąpieli i ściągają tam turyści, widać. A z kolei z drugiej strony, kawałek na południe, saharyjskie klimaty, księżycowy krajobraz, także idealne miejsce, żeby i pozwiedzać, i poleżeć nad morzem. No, gdybyś miała taką możliwość i zechciała, to możesz nam w każdej chwili oczywiście pokazać też tę drugą stronę i fantastyczny widok na morze, jeśli oczywiście się na to zdecyduje. O, bardzo proszę, no super. Nie wiem, czy będzie coś widać. Widzę niebieską linię, bardzo, bardzo fantastycznie, bliziutko masz. Było. Bardzo bliziutko masz nad morze, na plaży można się wykąpać, skorzystać z kąpieli słonecznych, także na plaży. Ale powiedz, proszę Magdo, bo to rzeczywiście jest trochę taki, no właśnie, kierunek i takie miejsce, no trochę niedoceniane i zupełnie niesłusznie... Niesłusznie nie wybierane tak intensywnie, jak mogłoby być? Tak, tak mi się wydaje, że jednak najczęściej decydujemy się na Grecję, na Włochy, Chorwację, często do Egiptu, a moi drodzy, niestety, ale tutaj jest raj i to właśnie tą Tunezję powinniśmy coraz częściej wybierać. Turyści zaczynają powoli ściągać do Tunezji, jest ich coraz więcej. No, Tunezja przeżyła bardzo ciężko pandemię i jako jeden z tych afrykańskich krajów został tutaj najciężej, najtrudniej wyglądała ta sytuacja, która się już powoli zmienia. Widać powoli, zbliżają się tak już te grupy turystów, ale jeszcze wojen o leżaki nie ma. A powiedz proszę, jest słonecznie, to widzimy, jest pięknie, to wiemy. Czy jest też tanio? Jest tanio. Jeśli chodzi o ceny wycieczek, to na wakacje.pl ceny zaczynają się od 1000 zł, więc bardzo okazyjnie, trzeba przyznać. Do takich luksusowych hoteli z widokiem na piękne morze, z basenami, można to około 2000 znaleźć taką wycieczkę, więc myślę, że ceny tak dla każdego znajdzie się dobra oferta. A tutaj na miejscu no jest bardzo tanio. Jeden dinar tunezyjski, którym się tutaj posługujemy, to jest mniej więcej 30 zł. Obiecuję, że na bazarze można obkupić się w przyprawę, płacąc mniej więcej 8 dinarów. Mówię ze swojego przypadku, swojego doświadczenia. Zabrać potem do domu i korzystać z tego fantastycznie po wakacjach, się tym cieszyć. No dobrze, więc jest niedrogo, jest wciąż niewielu turystów, więc nie ma tłoku, jest pięknie, piękna przyroda, fantastyczna temperatura, to dla nas bardzo ważne, morze i ciepło i słońce. Ale czy infrastruktura jest też na niezłym poziomie? No taka powiedzmy na poziomie europejskim, do której my jesteśmy przyzwyczajeni podróżując na przykład do Grecji czy do Chorwacji. Myślę, że tutaj w żaden sposób nie odbiega tunezyjska oferta hoteli i lokalnych restauracji. Ja jestem w takim hotelu, który absolutnie jest rajem na ziemi. Mamy palmy, przepiękną architekturę, piękny basen. Do morza to blisko, to już wiecie Państwo. A restauracje tutaj w okolicy także są naprawdę wspaniale zorganizowane. Jest bezpiecznie, co trzeba też podkreślić. No właśnie. Natomiast wciąż jeszcze jednak przecież, no umówmy się, wychodzimy z tego, ale rozmawiamy w dobie pandemii, w dobie koronawirusa, o tym nie powinniśmy zapominać. Jak to wygląda w tym momencie, jakie restrykcje, jakie ograniczenia, o czym pamiętać? Od 1 czerwca do Tunezji możemy wjechać bez testu PCR, to ważne, bez testu, jeśli jesteśmy w pełni zaszczepieni, a także jeśli jesteśmy ozdrowieńcami i przedstawimy odpowiednie zaświadczenie od lekarza. Ci, którzy tak jak ja jeszcze czekają na tą swoją upragnioną drugą dawkę, no to niestety, ale muszą pamiętać o tym wydatku na test PCR zrobiony do 72 godzin przed przylotem i te testy są sprawdzane nad lotnisku w Polsce i od razu po przylocie do Tunezji. Sprawdzana jest też taka specjalna ankieta, w której wypełniamy swoje wszystkie dane osobowe i informacje o miejscu, w którym zatrzymamy się w Tunezji, bo turyści, którzy przyjadą tutaj indywidualnie, to jest bez zorganizowanych wycieczek, bez biur podróży, to dalej podlegają 7-dniowej kwarantannie w hotelu. Także jest to jeszcze
niedogodność. Podróżujemy, proszę Państwa, do Tunezji. Próbujemy Państwa przekonać, że to jest także fantastyczny kierunek do podróżowania, do wypoczywania dla Polaków. A powiedz jeszcze, Magdo, jest jakiś taki szczególny moment, w którym warto Tunezję wybierać? Jeszcze teraz, przed wakacjami, potem będzie trudniej, bo będzie więcej ludzi w lipcu i sierpniu, a potem warto wrócić na przykład jesienią? To jest to takie dobre pomysły przed sezonem i tuż po? Teraz jest idealny moment, bo nie ma jeszcze tak wiele turystów. Jeszcze wiele osób się nie zdecydowało na wyjazd z Polski i na zagraniczne wakacje, więc to jest ten moment, kiedy można się nacieszyć pustymi atrakcjami, a jest ich sporo. Między innymi ci, którzy są fanami Gwiezdnych Wojen, to tutaj niedaleko w Ksar Hedad mogą zobaczyć plan zdjęciowy pozostały po nagrywaniu Mrocznego Widma z końca lat 90., gdy George Lucas tutaj był ze swoją ekipą. Także jest to świetny moment, bo rzeczywiście te atrakcje nie są jeszcze tak oblegane jak przed pandemią w tym samym czasie. Tutaj lokalni przewodnicy opowiadają, że warto przyjechać tutaj jesienią faktycznie, bo wtedy ten żar nie jest tak ogromny, a rzeczywiście potrafi to doskwierać. Tutaj temperatury sięgają, no teraz mamy akurat 27 stopni, ale potrafi być w niektórych miejscach nawet odczuwalna 33 stopnie. Także te upały jesienią na pewno nie będą już tak przeszkadzać tutaj, a z kolei wiosną naszą albo na początku lata na Dżerbę szczególnie można się wybrać, żeby zobaczyć flamingi, które tutaj na wyspie flamingów uwielbiają przylatywać. Chciałbym, żebyśmy jeszcze, bo chciałbym, żeby to tak jednoznacznie i silnie wybrzmiało też trochę po to, by promować szczepienia, o czym dużo mówimy w programie Newsroom w Wirtualnej Polsce. Proszę powiedz, jak to jest właśnie dla osób zaszczepionych, jeżeli ktoś już ma pierwszą, drugą dawkę, minęły te 2 tygodnie od momentu drugiej dawki, czyli można powiedzieć, że jest nie tylko w pełni zaszczepiony, ale też już te szczepionki na pełnych obrotach funkcjonują, może się czuć bezpiecznie, to jak to jest podróżować, będąc taką bezpieczną dla siebie i dla innych osobą zaszczepioną, jak to jest w przypadku Tunezji? Te osoby zaszczepione, w pełni zaszczepione, które już troszeczkę odczekały od tej drugiej dawki, mają doskonałą sytuację. Można powiedzieć, że są w raju, bo oszczędzają mnóstwo pieniędzy, wjeżdżają bez testów PCR. Nikt tego, jeśli przedstawią odpowiednie zaświadczenie z kodem QR, to wiemy, te tak zwane paszporty covidowe, przedstawią odpowiedni dokument, wjeżdżają bez testu, także są sporo gotówki do przodu, którą mogą wydać tutaj na lokalnych bazarach. I tak, i tutaj jeśli chodzi o też bezpieczeństwo nasze na miejscu, to muszę powiedzieć, że w hotelach i restauracjach są przestrzegane zasady reżimu sanitarnego, bo każdy z obsługi nosi tutaj obowiązkowo maseczkę, więc to dla tych, którzy jeszcze nie są zaszczepieni i czują, że jeszcze tak do końca bezpieczni nie są, to tutaj można powiedzieć, że mogą poczuć się komfortowo i też od turystów nie wymaga się noszenia maseczek na zewnątrz. A więc Tunezja, proszę Państwa, może to jest fantastyczny kierunek, by się wybrać do tego pięknego kraju na południe od naszego pięknego kraju, po to, by wypocząć. Jest, Państwo słyszeli opowieść Magdy, tanio, piękne słońce, fantastyczna jakość wypoczynku, więc nic, tylko lecieć do Tunezji. Magdalena Drozdek przekonywała i zachęcała, dziennikarka Wirtualnej Polski. Pozdrawiam Cię serdecznie, bardzo dziękuję za tę piękną opowieść. Tak. Wszystkiego dobrego. Zapraszam na tą rybę z przyprawami. O właśnie, jesteśmy umówieni. Myślę, że Państwo też mają ochotę skorzystać. Tunezja, witaj, zapraszam. No dobrze, ale skoro podróżujemy na południe, to jeszcze bardziej, zdecydowanie na południe, najbardziej na południe, jak się tylko da. Wreszcie, na koniec programu Newsroom chciałbym Państwa zabrać i o Nowym Oceanie porozmawiać. Piąty ocean się pojawił na mapach świata. Profesor Jan Marcin Węsławski wyjaśni, o co tak naprawdę chodzi. Dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk jest gościem w Wirtualnej Polski. Dzień dobry, panie profesorze, witamy, dziękujemy za pański czas. Dzień dobry. Ta historia z Piątym Oceanem to jest trochę uporządkowanie nomenklatury przez geografów. No właśnie, trochę chciałbym to wyjaśnić. Ocean okalający Antarktydę, czyli najbardziej południowy kontynent, tradycyjnie był dzielony na sektory, na sektor atlantycki, pacyficzny i sektor Oceanu Indyjskiego. Dla geografów to był podział naturalny, natomiast dla przyrodników, dla biologów, ekologów od zawsze było wiadomo, że
ten ocean okalający Antarktydę jest zupełnie oddzielnym morzem. To nie są sektory poszczególnych oceanów, które dobrze znamy, tylko dzięki temu, że wokół Antarktydy krąży potężny prąd wokół antarktyczny, który odseparowuje ten kontynent lodowaty i jego wody od wód okalających oceanów, wytworzyła się tam rzeczywiście zupełnie odrębna masa wodna, zupełnie odrębny ekosystem. Co ważniejsze, on się utworzył bardzo dawno temu. To jest bardzo stary ekosystem, on ma ponad 35 milionów lat, co można powiedzieć, że w porównaniu z Oceanem Arktycznym, który jest od dawna uznany za odrębny ocean, dzięki temu, że jest takim oceanem śródlądowym pomiędzy Azją i Ameryką i Europą, a jest młodziutki. Ocean Arktyczny powstał tak naprawdę w okresie ustąpienia zlodowacenia, ma kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy lat. Natomiast Ocean Antarktyczny, Ocean Południowy, to jest rzeczywiście bardzo stary ekosystem, utworzony przez te prądy, które go odizolowują od reszty oceanu światowego i dzięki temu wytworzył się tam zupełnie wyjątkowy świat przyrodniczy. Jest to najwyższy stopień unikalności fauny antarktycznej, jest zupełnie wyjątkowy. Tam jest chyba największy procent ze wszystkich oceanów gatunków, które występują wyłącznie w Antarktyce. Także to jest rzeczywiście zupełnie odrębny system. Jak mówię, przyrodnicy o tym wiedzieli od dawna, geografowie sobie teraz tę wiedzę trochę uporządkowali, więc dla przyrodnika nie jest to wielka sensacja, no, a geografowie muszą poprawić trochę podręczniki. My poprawiamy, proszę Państwa, podręczniki, nazywamy rzeczy po imieniu, porządkujemy tę wiedzę kartograficzną, jak słusznie Pan Profesor zauważył. No to jakie, Panie Profesorze, skoro tak zupełnie wyjątkowe i żyjące tylko tam, tylko w tej części świata, zwierzęta żyją właśnie w wodach tego nowego Oceanu Południowego, na które Pan by szczególną uwagę zwrócił, czy które Pana najbardziej zachwycają, Panie Profesorze, kiedy przygląda się Pan, kiedy studiuje Pan to, co się w tych wodach dzieje? Znaczy, ja mogę mówić tylko z drugiej ręki, ponieważ ja się akurat zajmuję drugim biegunem, Oceanem Arktycznym, natomiast wielu moich znajomych i przyjaciół pracuje rzeczywiście na Oceanie Południowym. Tam najważniejsze jest to, że powstała tam duża bardzo grupa organizmów z różnych gatunków, zarówno chodzi o ryby, jak i bezkręgowce, które przystosowały się do najniższych możliwych temperatur. Jak wszystkim wiadomo, woda nie może mieć temperatury niższą, woda słona, niż mniej więcej minus 1,9. To jest dzięki temu, że jest zasolona, ona może mieć temperaturę poniżej zera. I w wielu miejscach w Antarktyce taka temperatura panuje przez cały rok. Tam nie ma właściwie zmiany sezonowej. Latem tam się bardzo niewiele temperatura zmienia. W związku z czym powstały przez te miliony lat organizmy, które przystosowały się do temperatur poniżej zera, które posiadają cały szereg fizjologicznych przystosowań, pozwalających im na po prostu na to, żeby ich organizm mógł funkcjonować w tak niskich temperaturach. Nie zapadają w żaden letarg, w żaden sen zimowy. One rzeczywiście radzą sobie z tymi temperaturami. Mówię o organizmach morskich oczywiście. Panie profesor... Tak? Proszę dokończyć. Za chwilę mam jeszcze jedno pytanie, ale wiem, tak, że o tych zwierzętach jeszcze trochę można. Bardzo proszę. Chodzi o to, że zwierzęta morskie, które tam występują przez całe swoje życie oczywiście, w tym lodowatym oceanie, to jest najzimniejsza woda, jaką mamy na świecie. I one rzeczywiście wykazują unikalne przystosowania. Co ciekawe, przez te długie miliony lat ewolucji one, te przystosowania mają właściwie bardzo podobne do siebie. I to jest interesujący kontrast z Arktyką, która, jak wspomniałem, jest bardzo młoda, gdzie te przystosowania do niskich temperatur są najróżniejsze. To znaczy widać, że w Arktyce ewolucja dopiero próbuje różnych dróg, jak można przetrwać zimno. Natomiast w Antarktyce wypróbowała jedną jakby ścieżkę fizjologiczną, czy jeden sposób. On się upowszechnił i to również świadczy o tym, że to jest system bardzo stabilny, bardzo stary i doskonale zrównoważony. Pan się zajmuje, jako się rzekło, panie profesorze, zupełnie przeciwną stroną globu, czyli oceanem na północy naszej planety, wodami na północy. Jest pan także ekologiem z wykształcenia, w tym sensie naukowym, czyli zajmuje się pan ekosystemami. Jak, bo mówimy o wodach bardzo zimnych, ta na południu prawie minus 2 stopnie, prawie przez cały rok, jak pan mówi. Jak bardzo ocieplenie klimatu, panie profesorze, wpływa także na te zimne wody? Bo my bardzo często mówimy o ociepleniu klimatu w takim kontekście, że widzimy roztapianie
zmieniające się lodowce, prawda? To jest taki masowo dostępny obrazek, który jest wręcz synonimem ocieplenia klimatu. Jak bardzo te zimne wody zmieniają się właśnie pod wpływem ocieplenia klimatu? Bardzo różni się jeden biegun od drugiego. Arktyka ociepla się niesłychanie szybko, czyli cała północna półkula ociepla się bardzo szybko. Natomiast Antarktyka, czyli biegun południowy, jest stosunkowo bardziej stabilny. Część taka zbliżona do Atlantyku, Półwysep Antarktyczny, tak zwana Antarktyka Morska, tam się notuje wyższe temperatury, tam się notuje ocieplenie. Stamtąd pochodzą największe doniesienia o największych górach lodowych, które odłamują się od lodowców szelfowych. Natomiast znaczna część Antarktyki centralnej pozostaje wciąż bardzo zimna. To nie znaczy, że ocieplenie tam nie sięga, natomiast ono jest znacznie słabiej odczuwalne niż na biegunie północnym. Czyli tutaj mamy do czynienia z systemem, który bardzo powoli będzie reagował, dzięki temu, że on jest tak doskonale odizolowany. Właśnie dzięki temu, że jest to odrębny ocean, w przeciwieństwie do Arktyki, gdzie właściwie jest cała Arktyka Europejska, to jest po prostu sektor atlantycki i ocieplanie Atlantyku bezpośrednio wpływa natychmiast na to, co się dzieje w Arktyce europejskiej czy euroazjatyckiej. Tak, ta Antarktyka jest tak dobrze izolowana tym systemem prądów i systemem cyrkulacji wiatrów atmosferycznych, że ona na pewno później zareaguje na ocieplenie niż biegun północny. Profesor Jan Marcin Węsławski, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, był gościem Wirtualnej Polski. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia. To był program Newsroom w Wirtualnej Polsce. Ja nazywam się Patrycjusz Wyżga. Dziękuję za uwagę i zapraszam na program WP News. Widzimy się o 16:50. Do zobaczenia.